Halo, halo, dzień dobry, dzień dobry. Słuchajcie, nowy deathmatch chciałem powiedzieć, że właśnie gramy. Najwyższe noty. Ogólnie są dwa nowe deathmatche dodane i chciałbym w tym filmie wam pokazać obydwa, czym one się charakteryzują, jakie one są. Dodatkowo one są teraz na premii razy 3, więc to jest ogólnie bardzo dobry sposób, żeby zarabiać sobie expa. To chyba najważniejsze. No i dobra, robimy tutaj generalnie, nie wiem, czy to jest jak gun game. Proszę, patrzcie. Mamy kolejną broń. Ale pierwszy zgon zrobiłem swoją drogą. Trafiłem? Nie trafiłem. Dobra, teraz mamy kolejny karabinek. Asysta. Ale przeciwnicy, ale nas tutaj jadą, chcę wam powiedzieć. O, ty, patrzcie, na plecach im się zrespiłem. Dobra, dobra, te może mnie nie zobaczą, to da mi się kogoś tutaj ściągnąć. Dobra, chyba już mnie widzą. Dobra, patrzcie, pyk, 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 pyk. O nie. Du. O, się chwało. Ale na plecach byłem. Ty, patrzcie, a znowu na plecach. A znowu ten karabin, kurde, dostaliśmy. Dobra, tutaj goście sobie podniesie. Oj, wszyscy tak trochę rozproszeni jesteśmy, ale tam patrzcie. Tam jest cała przeciwna drużyna. Dobra, patrzcie. Szkoda, że nie przeczytałem sobie dokładnie, o co chodzi w tym trybie. No i ja praktycznie nie żyję. Tak nie może być. Szkoda, że mamy niestety taką broń trochę, która jest beznadziejna na daleki zasięg. No ale niestety, musimy walczyć z czym mamy, o tak można powiedzieć. Mam pancerz, ale pancerz mi się do czegoś przyda. Na pewno wiem, że już tamten gościu na mnie patrzy, bo mnie widzi. Próbujmy mu zrobić okrąż dziada. Taka moja taktyka to jest. O, proszę. Zemsta za grobu. Przeciwnicy strasznie nas pojechali, jak widzicie. Mają bardzo dużo tych killów. Jednakże my trochę jesteśmy bliziutko, jednakże daleko, daleko nam do tego. Tutaj mamy jednego gościa, co się chowa za tym. Rzucił mi tutaj granat. I dał radę mnie tym granatem wysadzić. Dobra, ostatni frag. Nie damy rady raczej tego wybronić. Raczej wątpię, że cała drużyna nie padnie, ale jeden gość już wyszedł z gry. Niestety koniec. Przewaga. Przegrana. Tyle? Ustawił tylko jedną rundę? Czy to jest podsumowanie... Nie, no ustawił tylko jedną rundę. To następny, który był tryb w takim razie, no bo oni dostali tyle, no nie mieli bardzo ładne KD, no ja miałem 1.08, także tragedia, ale może być, w sumie tryb taki ze zmienianiem broni nie jest w sumie taki tragiczny. Więc tak prezentuje się oto mapka z, no mówię, najwyższe noty. Następne co mamy to, to bym chciał zagrać. W sumie od razu pierwsze lepsze wrzucili. O, teraz będzie, kurde, zależy gdzie, bo tam jest tu po trzy. Mam nadzieję, że będzie oczywiście nowa mapa, nie te wielkie sumo. Niestety wielkie sumo mi niestety nie będzie potrzebne do zagrania, bo chciałem pokazać wam ten nowy tryb. Mówię, a nie raczej coś, co już jest stare, tylko że jest na premii. Mam nadzieję, że oczywiście będzie ten nowy tryb. Niestety wielkie sumo się trafiło. To ja wyjdę z wielkiego sumo. Chciałem, kurde, poszukać nowego deathmatchu, ale i tak mi wrzuciło na to wielkie sumo z powrotem. Mówię, dobra, już wam pokażę to wielkie sumo, jak to wygląda. Sam szczerze, chyba nigdy nie grałem tego trybu. No ale dobra, możemy przejść, możemy zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Praktycznie pełna sesja, bo było 15 osób. No a potem pójdziemy na ten drugi po prostu tryb nowy i go zobaczymy. To też jest na premii razy 3. Można w sumie zagrać, nie? Dobra. O, ja pamiętam, jak to się... Grałem kiedyś na podobnej mapce. To mi dało w ogóle za fragę. Co to jest za flaga? Nie pamiętam, co to jest za flaga w ogóle? Jakiego to jest państwa flaga, co ja mam? No tutaj wiadomo, tu mamy Rosję, tutaj jest... Argentyna, co ten jest, fioletowy. Kuba? Tak, chyba Kuba jest ten szary przede mną. Ja nie wiem, czym ja jestem. Balią? Tutaj widzę, że Francja. Generalnie w tym trybie jest ważna, żeby być wysoko, nie? Tu musimy mieć high ground tak zwany. Jak nie mamy high groundu, no będzie lipa. Tu mamy gościa przed sobą, to jest Belgia. To jest na tej linii, to jest z Belgii. Ja będę starał się oczywiście wytrwać. Jak najdłużej. Ty, patrzcie. Gościu wypadł z tamtej strony. O kurde, ty, prawie. Dobra, Francuza się pozbyli. Ta dwójka tutaj ze sobą walczy. Pamiętam, podobno mapę była w GTA San Andreas. Kiedyś jak grałem na serwerze, co się zwał... Full Server. Niestety, jak będziecie chcieli już zobaczyć ten serwer, no to już jest zamknięty, bo już patrzałem. Ale była podobna mapa, że właśnie były takie mocne traki, tylko że tam fizyka w San Andreas trochę inaczej wyglądała niż w piątce. Także sami wiecie. Tak można by to powiedzieć. Jak to wtedy wyglądało? Ale tam była zasada, że ten, kto jest wyżej, czyli na takiej pochyłej dał radę, bo wtedy monster trucki się bugowały, to się przewracały na dachy i po prostu się spadało. Kurde, proszę. A tutaj, kiedy jest już ostatnia praktycznie walka, to nie idzie tak.
O, patrzcie, kurde, i w duo żeśmy pokonali gościa, bo tam spadnie Senadu. Ale i tak mu zaliczyło fraga. Ale w duo daliśmy radę, teraz duł gościa, co ma flagę Argentyny. Nie wiem, czym jestem naprawdę, co to jest za państwo. A czy ten gościu se stanął na środku, a ten mnie wywalił po prostu. No cóż, byłem prawie na podium, więc można powiedzieć, że tryb jest ogólnie ciekawie to się zapowiada, no nie, także nie. Rzućmy tylko jakąś kamerę taką. Okej, jakąś inną kamerę? Nie, no to włączmy sobie chat i pooglądajmy, jak mu będzie szło temu gościowi. No ja obstawiam tego, kogo oglądam, nie, że może wygra, ale zobaczymy. On się chyba później będzie arena chyba pewno zmniejszać, tak strzelam, no jakoś to musi się rozstrzygnąć. Proszę, patrzcie, jeden na jeden został. Ten gościu, którego ja tu obserwuję i pewno gościu z Belgii, co ma, znaczy ma flagę Belgii, no może tak powiem. Zgadza się? Zgadza się. O kurde. No i co teraz? Jak to się potoczy? Nie, po prostu jest koniec. Kończysz czwarty, czyli oni dostali, nie wiem, byli na podium i wygrali w ten sposób. Ale ekspres strasznie dużo się na tym dostaje, ha 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 ha. Nie, tamten dostał więcej, bo zrobił więcej fragów, on wygrał, dlatego. Nie wiem, no mówię, tryb taki, no może być, powiedzmy sobie szczerze, nie jest tragiczny, może być. No teraz ja chciałbym tamten następną mapę zrobić, więc teraz już nieważne co, chciałbym tą następną mapkę sobie zobaczyć, jak wygląda, ale ekspa strasznie dużo się tutaj dostaje, to trzeba przyznać. Dobra, mamy ten tryb przetasowanie, także tutaj dajemy sobie gotowi do gry i zobaczmy oczywiście, jak tutaj wyjdzie. Jak wygląda ten drugi tryb? Czy będzie lepszy od tamtego, czy też i nie? Zmniejszono. No nie na obrażenia broni. Dobra. Dostałem RPG-a. A ściągnąłem go, patrzcie. O. Dobra. Jakie mam z tego zrobić kogoś? To jest prawie, że niewykonywalne. Pyk, kurde, proszę. Pyk. O, proszę, ja go ściągłem. Dobra, teraz z łomem trzeba zadziałać. Dobra, patrzcie, patera tak zwane robimy. Ten się gość niestety za dobrze schował. O, byłem pierwszy. I pyk mnie ściągnął z rewolweru. Tyle mnie było. To jest taki trochę gun game, chcę powiedzieć. O, znowu jestem z domu. Dobra. Krowo! Dobra, pierwszy byłem. Z laską teraz cukrową jestem. Ojojojojojojoj. Kurde, ale tu bombardowania robią. W ogóle swoją drogą jakimś cudem ja tutaj prowadzę. Znowu latarka, ja nie wiem. Co mi dają te cały czas bronie mele, no. Ja nie wiem. Co jest w ogóle. No, nie trafiliśmy siebie. O. Dobra, co teraz mam? Dobra, patrzcie teraz. Nie wiem, czy może sięgnąć, czy też nie. Dobra. Pyk. O. Pyk. O, proszę. Proszę, ty, co tu ja tutaj robię? Ej, akurat ten tryb, szczerze powiem, on może być. On nie jest taki tragiczny. Tylko mówię, trzeba mieć odpowiedni spot, odpowiedni spawn, jak to się mówi. Wtedy idzie tutaj zrobić kompletnie wszystko. Dobra. O, nie zdążyłem. Ojojoj, dobra, teraz mam kolejny pistolecik jakiś. Mam podstawowy pistolecik. No nie zdążyłem. A patrzcie. Ojojoj, nie udało mi się obrócić. Czas. Dobra, ja mam teraz krowę, tak zwaną. Dobra, tu się udało. Oj, na plecach był. Znaczy na lewo w sumie, ale nazwijmy, że na plecach się schował. Sianie mołotowami. Chyba jak mam broń mele, to ja jestem niewidzialny na radarze. Więc trochę łatwiej będzie mi kogokolwiek ściągnąć. Ale zanim moja postać się poskładała, wiecie, to już mnie nie było. Tutaj mam gościa, szybko ściągnięty. Stałem, co teraz? Dobra, normalną broń.
Kurde, mogę to wygrać, naprawdę. Niewiele mi brakuje, żeby wygrać. Ale czy rzeczywiście się uda? Drugie pytanie. Dobra, teraz on mi się już tu ukrył. No i był pierwszy. Dobra, proszę, ściągnięty. Został mi ostatni frag. Czy dam radę? Dostałem maczetę, ja nie mam... Nie wiem, czy uda mi się to zrobić. Mamy remis? Mamy remis, ale wygrałem. Tak. Dałem radę. Ile mam expa? 80 tysięcy za grę. I 41 tysięcy expa. Ludzie, prawie level up i wpadł. Ty, ja takim tempem to ja tysięczny bym wbił, jakbym grał takie mapki. Kurde, ja wam powiem tak. Proszę, 2,50 KD. Widać, prawie najlepsze KD w ogóle miałem. No miałem, wiecie, najlepsze KD. Akurat nie, ta mapa mi się bardziej podoba niż tamta. Jak mam szczerze to wam powiedzieć. I tyle, ja wychodzę. Ale bardzo fajne, bardzo mi się podoba mapa. W takim razie przetasowanie, tryb jest lepszy niż najwyższe noty. Wielkie sumo to tak dodatkowo powiem, ale bardzo fajna gra była. No i cóż, w sumie to tyle, jeżeli chodzi o te nowe tryby. Jeżeli ktoś chce z was nafarmić expa, zapraszam na te tryby. Jeżeli ktoś chce zarobić kasę, no coś tam zarobi. Ale głównie expa to doceniecie w ciul na tym trybie. Tak jak widzieliście, jak ja wygrałem tego deathmatcha, dostałem tyle expa, że na moim poziomie to jest prawie level up. A ja mam dosyć duży ten poziom. Także no co, to byłoby na tyle, do następnego, cześć!